Ja przy okazji tego gaszenia spróbuję poprosić panią ratownik tutaj, żeby opowiedziała o tym, jak my nieprzeszkoleni możemy względnie profesjonalnie udzielić, przede wszystkim nie szkodząc, pomocy poszkodowanemu. Nie będzie pani ratownik, będzie pan ratownik. Witam serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Przede wszystkim przy każdej możliwej okazji należy skorzystać z jakiegokolwiek przeszkolenia z pierwszej pomocy. Takie kursy nie trwają długo i pomagają nam w tym, żebyśmy później tej pomocy udzielili w sposób fachowy, taki, aby nie zaszkodzić przede wszystkim poszkodowanemu. Samo udzielenie pomocy to kwestia naprawdę kilku minut do momentu przyjazdu fachowej służby i to wystarcza, żeby tego poszkodowanego podtrzymać przy życiu w momencie, kiedy to życie jego jest zagrożone. Okej, czy w takim razie możemy zakładać, że będziemy udzielali pomocy reanimacyjnej, a w zasadzie my nie udzielamy pomocy reanimacyjnej, możemy co najmniej resuscytację przeprowadzić. Czy w takim razie zakładać, czy możemy tak robić, czy lepiej się przeszkolić, jak to robić? Najlepiej jest się najpierw przeszkolić. Te przeszkolenia nie są długie, nie są jakieś specjalnie długie czy skomplikowane. Stąd też to przeszkolenie może być praktycznie przez każdego od wieku 12 lat do wieku 100 lat możemy przeszkolić. Po takim przeszkoleniu już bez problemu możemy tej pomocy bezpiecznie i co najważniejsze w sposób nie spowoduje dalszych kolejnych razów takiego poszkodowanego udzielić. Oprócz tego, że są kursy jakieś tam powiedzmy na rynku, to oczywiście w czasie kursu na prawo jazdy powinno być takie przeszkolenie i podczas właściwie większości szkoleń profesjonalnych wielu dzieci nie już w programach szkół są takie szkolenie prowadzone. Ja nie śmiałam tego pomóc, że jestem bardzo w tym kursie. No i nie powiem, faktycznie nie jest długo, bo zajęło mi to 2,5 tygodnia. Dzisiaj jestem w stanie chyba stwierdzić, że w sprawie sytuacji awaryjnej byłby w stanie człowiekowi pomóc, nie mogłoby to bardzo dobrze. Myślę, że po prostu 2,5 tygodnia, czyli 8 godzin mniej więcej w pomocy, to jest kurs, który zdecydowanie wystarczy do tego, żeby nauczyć się ostatecznie resuscytacji, czyli najczęściej wykonywanych, aby ratować życie w sytuacjach tych najbardziej niebezpiecznych, czyli znaczy zatrzymania krążenia. 8 godzin to jest zdecydowanie wystarczająca ilość, żeby tylko to było. Okej, dzięki wielkie za rozmowę. Jeszcze tak spytam w takim razie, nieśmiało. Jeżeli udzielamy pomocy, jeżeli faktycznie widzimy, że poszkodowany nie oddycha, jak tej pomocy należy teraz udzielać? Poza wezwaniem oczywiście profesjonalnej służby. Oczywiście. Podstawą do czynności, które będziemy wykonywać, to jest wyróżnienie spowodowanie, że poszkodowany będzie normalnie na terenie oddychać. Zazwyczaj odciągnie przez odchylenie głowy do tyłu, poszkodowane w ten sposób jego głównego dziecka, jak najbardziej otwarta, mogłoby przez nią przepływać jak najwięcej powietrza. Rozluźniamy ubranie, kołnierzyk, krawat, sprawdzamy, czy klapka piersiowa nie jest w jakikolwiek sposób zdeformowana. Później, jeżeli jest taka potrzeba, podchodzimy do wykonywania ucisków w masażu serca. Wykonujemy takich ucisków 30 na wymogach około 5 cm. Po 30 uciskach wykonujemy KOT i w takiej serii wychodzimy od momentu, kiedy zauważymy, że coś z tym poszkodowanym się dzieje, zaczyna się ruszać, w jakiś tam sposób zaczyna oddychać, kasłać, wykonuje jakieś ruchy lub w momencie, kiedy ktoś inny od nas bierze tego poszkodowanego, przyjeżdża do nowej służby i zaczyna udzielać pomocy. Brzmi prosto. Nie prosto i naprawdę nie wymaga jakiegoś tam takiego wielkiego instruktowanego szkolenia, natomiast trzeba to po prostu przećwiczyć. Są do tego specjalne manekiny przygotowane i na takich manekinach po przećwiczeniu tego kilka razy naprawdę tej pomocy można swobodnie udzielać. To nie jest nic skomplikowanego, nic co można byłoby naprawdę, nie wiem, co przestało po ja jeszcze zadam o siebie jedną rzecz, że w najgorszym wypadku nie pomożemy tak naprawdę, a może przypadkiem uda się nam uratować życie. Dzięki wielkie za rozmowę. Ja tutaj jeszcze spróbuję panu strażaku zaczepić, jak to było z tym gaszeniem tutaj, o co tu chodziło. Przepraszam bardzo, znowu do pana. Co tu się stało? Jezus Maria, paliło się chyba, nie? No tak.
samochód się zapalił, ale tak jak mówię, bardzo rzadko zdarza się, że podczas wypadku samochody się zapalają. To tylko tak mówię, w amerykańskich filmach zazwyczaj tak się zdarza. My rzadko się naprawdę spotykamy z tym, żeby przy dojeździe do miejsca wypadku, do jakiejś kolizji samochód się zapalił. Zawsze samochody się zapalają stojąc gdzieś na parkingu z uwagi na jakieś zwarcia instalacji elektrycznych albo przewodów paliwowych nieszczelnych. Tak, przy wypadku bardzo rzadko naprawdę samochody się zapalają. Dzisiaj to było tylko tak dla Państwa, żeby pokazać tutaj działania straży, umiejętności strażaków. Samochód taki bardzo szybko się pali, strażacy, dlatego też, żeby jak najszybciej zgasić ten pożar, użyli piany. To jest taki specjalny środek pianotwórczy zmieszany z wodą i powstaje taka piana, która bardzo szybko gasi, bardzo skutecznie właśnie elementy tapicerki gumowe, gdzie właśnie w samochodzie jest bardzo dużo takich elementów. Także mówię, bardzo rzadko się zdarza, że samochód się zapala, także możemy być spokojni, ale nie oznacza to, żebyśmy nie wozili ze sobą gaśnicy samochodowej.